skoro o nim mowa, wyszukałbym sobie lepszego miejsca na przekroczenie. Choć i tak nie mam pewności, że bez problemu znalazłbym właściwą lukę, która pozwoliłaby mi wypłynąć na pełne morze. Może by się dało, a może i mój statek roztrzaskałby się opale. Tylko że mojej załogi pewnie nikt nie zdołałby ocalić. Jeśli ktoś by przeżył, to jedynie cudem. Te niedobitki z trudem dotarłyby do plaży, gdzie zaraz zajęliby się nimi trójciele. Jednak nie dałoby się już cofnąć tragedii, do której by doszło. Zakładam, że potem nikt nie chciałby brać udziału w wyprawie. Nikt nie chciałby się tak narażać. Nikt nie ruszyłby do ludzi, a łodzie zostałyby rozebrane. I tyle miałby z całej wyprawy. Mówił niemalże jeden tchem, by Rysan nie przerwał. Dopiero wtedy pozwolił sobie na głębszy oddech. Czyli mówisz, zaczął rannie, że lepiej byś to wszystko zaplanował? Dystans zdusił w sobie chęć zielenia młodszego krwa po głowie. Tylko tyle do niego dotarło. Chyba rozmowa z tobą to jednak strata czasu. Mruknął. Już zamierzał wstać i odejść, gdy Rysan mu zatrzymał. Co byś zrobił lepiej? Mam ci powiedzieć, byś mógł powtórzyć swój wyczyn. I tak pewnie nie znajdziesz chętnych na samobójczą wyprawę. Tylko powiedz, nalegał. Przede wszystkim posłuchaj anioła. Do wiosny coraz bliżej. Wtedy wypłyniemy razem wszystkimi statkami. I nikt nie zginie. Aż do kontynentu, trochę. Wiesz, że podróż zajmie wiele dni. Ale nikt nie śpi tuż na granicy. O to zamierzam zadbać. Tym razem nie dał się zatrzymać.